2000 godzin. Dokładnie tyle czasu udało mi się spędzić na Hypixel Skyblocku, czyli jednym z największych MMORPG-ów w Minecrafcie, a zarazem najpopularniejszym na świecie. Jeżeli nie znacie Hypixel Skyblocka albo nie graliście na nim zbyt długo, to możecie pomyśleć, że jak można właściwie spędzić 2000 godzin w jednej grze. Prawda jest jednak taka, że MMORPG-i takie są, a Hypixel Skyblock jest jednym z nich. Mamy tutaj różne bossy, kolekcje, skille, które możecie rozwijać, mamy dungeony i wiele, wiele innych rzeczy. I tak naprawdę, kiedy chcecie przejść wszystko to, co jest dostępne, potrzebujecie naprawdę dużo czasu. Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam was po raz kolejny na Hypixel Skyblocku w trybie Iron Man. Tak jak już wspomniałem, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się 2000 godzin, czyli tak naprawdę rzeczami, których jeszcze nie ogarnąłem gdzieś tam, a są to ostatnie rzeczy, które zrobiłem przed wbiciem 2000 godzin playtime'u. I tak, wiem, jeżeli sobie teraz wpiszę playtime, to jest on troszeczkę większy, ojej. Właśnie to wbiłem, ale jest on troszeczkę większy niż 2000 godzin. W każdym razie tym zajmiemy się w przyszłych odcinkach, okej? Wracając, skupmy się może na tym, co faktycznie udało mi się tutaj zrealizować i myślę, że powinniśmy zacząć od dojo. Dojo to jest takie specjalne miejsce, które odblokowujecie razem z odblokowaniem Crimson Isla, czyli wbijając Combat 24. Jest to specjalne miejsce, w którym macie takie dość irytujące, powiedzmy, challenge, które musicie wykonywać, żeby dostać belta, który powoduje, że no jest po prostu to część equipmentu, którą możecie sobie założyć i powoduje, że otrzymujecie mniej obrażeń, co jest całkiem spoko, wiecie, to jest fajny buff. Ale przede wszystkim to, co jest tutaj raczej, myślę, ważniejsze dla wielu osób, to jest Skyblock XP, bo jeżeli nie wiecie, na Skyblocku mamy też specjalnego expa, dzięki któremu możemy wbijać sobie konkretne levele, no i za te levele dostajemy HP, na przykład strengtha i wiele innych fajnych rzeczy. Jesteśmy teraz w dojo, czyli w miejscu, gdzie mamy tutaj Mastera Tao i jak się zaraz dowiemy, możemy zdobyć tutaj belta. Możemy tutaj teraz, o właśnie, zdobyć naszego pierwszego belta, który nawet nie wymaga robienia czegokolwiek. Jeżeli tego belta chcemy ulepszać, to musimy wykonywać różne challenge. Za każdy challenge, który wykonamy, otrzymujemy punkty i możecie zobaczyć, że mamy tutaj różne poziomy punktów. Nawet możemy wbić ponad ich 1000 i jeżeli wbijemy odpowiednią ilość punktów, odblokowujemy różne belty. Najwyższym beltem, którego możemy odblokować, jest Black Belt i wymaga on aż 7000 punktów. Czyli tak naprawdę średnio musimy zdobyć 1000 punktów z każdego z challenge, co nie jest łatwe, zwłaszcza kiedy mieszkacie w Europie albo wszędzie, gdzie nie ma USA. Bo kwestia jest taka, że one są tak zrobione, te wszystkie challenge, że im wyższy macie ping, czyli im dalej znajdujecie się od serwerów Hypixela, tym ciężej może być część z nich zrobić. I jak pewnie już zwróciliście uwagę, tutaj udało mi się już porobić trochę tych challenge. Mamy tutaj Test of Force, w którym po prostu zbijamy zombiaczki do lawy. Mamy Test of Stamina, w którym przeskakujemy przez ruszające się ściany. Taki trochę irytujący challenge na wysokich wynikach. Test of Mastery, w którym po prostu strzelamy w cele, co jest jednym z najprostszych w teorii tutaj challenge. Jeśli chodzi o niego, to jest on może trochę irytujący, jeżeli nie umiecie strzelać z łuku, ale po pewnym czasie już się naprawdę robi dość taki prosty. Dalej mamy Test of Discipline, który polega na tym, że musimy pokonać zombiaki odpowiednim mieczem. Test of Swiftness, który polega na tym, że musimy chodzić po znikających blokach i musimy szybko chodzić na kolejne bloki, które się przed nami pojawiają. Test of Control, który jest chyba najbardziej irytującym z challenge. Jest to taki challenge, który bardzo jest opierany na pingu, więc dlatego też jest to takie nieciekawe. Część z tych challenge jest też dość losowa i to jest jeden z tych challenge, w których losowość ma pewne znaczenie. W każdym razie musicie patrzeć w miejscu, w którym zaraz pojawi się ruszający się szkielet. W teorii dokładnie macie patrzeć na tego szkieleta, ale właśnie przez ping musicie patrzeć wcześniej, więc macie się domyślać, gdzie on się pojawi. To jest trochę bez sensu. No i to jest taki dość chyba najgorszy challenge. No i dalej mamy jeszcze Test of Tenacity, który działa po prostu w taki sposób, że mamy gasty, one strzelają fireballami, usuwają co jakiś czas bloki przez to. No i po prostu musimy jak najdłużej wytrzymać na platformie. Możecie zobaczyć, że tych punktów, które tutaj można było zdobyć, zdobyłem prawie 6000. No niestety 6000 mi się nie udało i troszeczkę mi brakuje, ale na pewno będziemy próbowali zdobyć te nawet 7000 za jakiś czas, więc to się na pewno ogarnie. W każdym razie skupmy się może na odebraniu póki co tych upgrade'ów belta. Jak widzicie, resztę nagród już odebrałem. No ale musimy jeszcze ulepszyć naszego belta, no bo jakby mogę, więc czemu by nie. No i mamy blue belta, jest to rare belt.
No i możecie zobaczyć, zmniejsza on obrażenia, które otrzymuje o 4%. Czy chciałbym gdzieś tego używać? Szczerze nie wiem, ale może przyda się gdzieś. Na pewno Black Belt, który zmniejsza obrażenia o 6%, byłby trochę lepszy. No i Black Belt jest legendarny, jest to jedno z niewielu legendarnych części equipmentu, więc tutaj też warto by było go zdobyć z tego powodu. Także kiedyś będę chciał na pewno skończyć te challenge tak, żeby zdobyć Black Belta, bo jest to 250 Skyblock Expa, czyli 2,5 levela, a jest to całkiem sporo. Natomiast póki co sobie z tym odpuszczę i zrobimy to kiedyś tam w przyszłości. Gdybyście sami chcieli zrobić te challenge, to tutaj dojo jest w kierunku do wioski magów. A poza tym, jeżeli chcecie zacząć te challenge, to możecie nie ogarniać, jak to zrobić, bo ten Master Tao będzie wam mówił, że macie zdjąć z siebie wszystkie rzeczy. No i chodzi o to, że musicie usunąć wszystkie itemy z waszego ekwipunku, musicie zdjąć zbroję i musicie zdjąć equipment, nie możecie mieć niczego i dopiero wtedy możecie wystartować z challenge'ami. Kolejną z rzeczy jest event Diany, czyli mitologiczny rytuał, który pojawia się podczas jej kadencji, o ile ma odpowiedniego perka. No i w przypadku tego eventu zdobyłem tutaj całkiem sporo rzeczy, o których wam w sumie niby mówiłem, ale tak naprawdę niezbyt. No i tutaj jedną z tych rzeczy, o których wam zbytnio nie wspomniałem, jest właśnie to, ile tego robiłem. Możecie zobaczyć, zdobyłem 3000 kili. No to oznacza, że dostałem z tego trochę Skyblock Expa, będę musiał na pewno porobić dużo więcej Diany. No wtedy jeszcze nie miałem zbytnio chęci, teraz mam naprawdę dużo, żeby ją porobić. Cały czas stoję tylko i wyłącznie na Rarebiz Master Crestie, więc pomimo tego, że mam legendarnego Griffin Peta, no to trochę utknąłem i nie jestem w stanie póki co tego zdobyć, póki ten event się nie odbędzie. No i tak naprawdę udało mi się dropnąć z tego bardzo dużo rzeczy. Oczywiście nie mogę znaleźć odpowiedniej skrzynki, ale tutaj macie te wszystkie rzeczy. Tak naprawdę część rzeczy już pozakładałem, jakieś Crochet Tigre Plush i suweniry. To wszystko pozakładałem już na pety, więc tego mam troszeczkę mniej, ale zdobyłem tego naprawdę dużo. Udało mi się zdobyć też dużo Griffin Federów i tutaj możecie to zobaczyć. 10 stacków to jest przygotowane pod Terminatora, także tego póki co nie ruszam i dlatego też tego nie używam na Beastmaster Cresta. No i tak naprawdę jest tych rzeczy bardzo dużo, a poza tym udało mi się z tego zarobić kilkanaście milionów coinów przynajmniej, bo Diana jest tutaj bardzo hojna, jeśli chodzi o kasę i tutaj robiłem tylko przegląd kilku streamów, gdzie robiłem Dianę, no i udało mi się zdobyć tam około 10 milionów coinów, a robiłem myślę drugi raz tyle, także możecie sobie łatwo zobaczyć, ile tych coinów musiałem zarobić. No i jest to myślę bardzo fajny sposób zarobku na Ironmanie, jeżeli macie już legendarnego Griffina. No i poza tym przyznam szczerze, czekam strasznie mocno na Dianę, bo nie było jej już od dość dawna, a chciałbym cały czas zdobyć Daedalus Axa, który jest tak naprawdę jedynym itemkiem, który jest w stanie zapewnić mi dość sporą ilość dodatkowego Magic Finda, bo no co prawda na Black Cacie dostanę wtedy plus 7, bo on kopiuje statystyki peta, czyli akurat Black Cat ma 7 dzięki pet itemowi, ale Daedalus Axe to jest najlepszy item pod Magic Finda i w przyszłości będzie tego dużo więcej, to też zobaczycie. No i jest jeszcze enchant Chimera, który jest jednym z najdroższych w ogóle enchantów, jakie są w grze, więc to jest kolejna fajna rzecz z Diany. No i jeszcze Minos Relic, który zwiększa wszystkie statystyki peta o 33%, to jest pet item. No i to są naprawdę OP rzeczy, które chciałbym zdobyć z Diany i czekam, naprawdę czekam na nią. Kolejną rzecz, jaką zdecydowałem się zrobić, w sumie to pod waszymi namowami, był Blaze Slayer, a bardziej tylko tier pierwszy, bo kolejne tiery są zbyt wymagające, ale to wam pokażę zaraz dlaczego. Natomiast zwróćcie jeszcze uwagę, co mówię o cenach Booster Cookie. Kiedyś to były dobre czasy. Potrzebujemy Moody Grapple Shota. Jak się to zdobywa? Wiem, że jakiś NPC to chyba sprzedawał. O, proszę bardzo, mamy! Jest. O. O. No dobra, 3,5 miliona, trochę więcej niż Booster Cookie. Wydajemy 3,5000. Siemka. Kupujemy Moody Grapple Shot. I w ten sposób powinienem zadawać tym Blazom dwa razy więcej. Czy się robi coś takiego, je się jakby przypycha wtedy? I wtedy on dostaje dużo więcej obrażeń, o to chodzi, widzicie to? Działa. Wyłączę przy okazji Autoslayera chyba? Nie wiem, wyłączę może póki co. Inferno Demon Lord, tier pierwszy, czemu nie? Spróbujemy. Musimy zabić chyba takich Blaze'ów z 12, 15, coś około tego, żeby to wystarczyło. 11, nawet lepiej. Ale jestem ciekaw. Okej. Okay. Dobra. Wow. Jak we mnie strzela w ogóle. Muszę sobie ogarnąć coś na antynoka. Nie coś, tylko szelmet.
Okej. Okay. Dobra, jest ten mobek. Okej. Okay. Jest drugi. Okej, okay, jest znowu Slayer. Wow! Sporo on bije jednak. Wow! Okej, okay, pokonany, ale... To nie poszło jakkolwiek dobrze. Dobra, lecimy z tobą. Chociaż tu by się przydał jakiś tam healing, ale widzicie, dałem radę. Dobra, odblokowujemy sobie to. Mamy pierwszy poziom, także to jest zawsze spoko. Także to była moja super długa i super intensywna przygoda z Blaze Slayerem tak naprawdę. Będę szczery, myślałem, że mogę zrobić coś więcej, ale potem okazało się, jak drogi jest Blaze Slayer, jeśli chodzi o receptury. No i okazało się, że tak naprawdę nic nie jestem w stanie zrobić. Zawsze coś, że dzięki Blaze Slayerowi dostaję jeden Combat Wisdom więcej, bo ukończyłem tier pierwszy i zawsze jest to coś. Ale jeśli chodzi o tier drugi, to niestety tier drugi jest dużo bardziej wymagający i po prostu nie jestem w stanie go robić. I teraz dlaczego? Jeśli chodzi o tego bossa, to na tierze drugim odblokowujemy coś takiego jak daggery. I jeśli chodzi o właśnie tier drugi bossa, to on dostaje 90% mniej damage'a czy coś takiego, jeżeli nie używamy daggerów, więc po prostu tych daggerów potrzebujemy od tieru drugiego wyżej. No i te daggery możecie pomyśleć, o to na pewno jest coś taniego i... Nie. O ile mamy tutaj jakieś Silver Magma Fisher czy coś, to nie jest drogie, ale kiedy klikniemy sobie Molten Powder, możecie zobaczyć, że posiadam tutaj Derelict Ashe, które no nie są niby jakieś mega drogie, chociaż nie wiem, jak miałbym zdobyć tak dużą ilość na robienie tieru drugiego, ale kiedy klikniemy sobie na Amalgamated Crimsonite, to jest po prostu powalona receptura i o ile mam robić jedno czy dwa takie, to nie jest to jakoś mega dużo, ale potem trzeba robić takich bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i potem jeszcze musimy zdobyć drugi taki na drugiego daggera, więc to jest coś, co w teorii jestem w stanie zdobyć. Ale są to bardzo wymagające rzeczy i w ogóle patrzcie, ile wymagają te kolejne daggery. To jest powalony Slayer, jeśli chodzi o koszty. I dopóki co stwierdziłem, że sobie z tym odpuszczę. W każdym razie kiedyś będziemy robili tego Blaze Slayera, nie martwcie się o to. Ja wiem, że wy chcecie. Ja też może kiedyś bym chciał, ale póki co nie mam giru na pewno do tego. Dalej postanowiłem się też zająć trochę kudrą, aczkolwiek była to kudra jeszcze przed update'em, także zbyt dużo... No nie będę wam o tym opowiadać, bo ta kudra działała zupełnie inaczej niż teraz. W każdym razie możecie zobaczyć, jakie dropy udało mi się wtedy zdobyć, czyli Crimson Helmet. Udało mi się też zdobyć właśnie Molten Necklace, który jest częścią equipmentu, która jest bardzo przydatna. Bo jest to chyba najlepszy equipment pod strength i zawsze możecie jeszcze dodać reforge, więc wtedy możecie dostać jeszcze więcej strengtha, dodatkowo crit damage. Ale tak, możecie zobaczyć, udało mi się dropnąć Kudrapeta, co kiedyś nie było w sumie aż takie trudne, no bo z 10 rana dostawało się common kudrę, ale kolejne tiery były dość losowe, teraz to się zdobywa inaczej, ale znowu opowiem wam o tym w odcinku typowo o kudrze. No i przy okazji udało mi się wtedy zdobyć też Terror Leggingsy, które dopiero później, ale mega mi się przydadzą. No i oprócz tego udało mi się zdobyć jeszcze jedną część equipmentu, teraz możecie zobaczyć Molten Cloaka. To jest super, no bo wszystkie cztery części Molten Equipmentu, jeżeli zdobędę, to pomogą mi w walce z kudrą, bo wtedy dostaje się mniej damage od kudry. No i na koniec możecie zobaczyć, udało mi się jeszcze wtedy zdobyć Aurora Staffa, co prawda to jest mniej potrzebna rzecz, ale stwierdziłem, że wolę go mieć, bo czemu nie? Ogarnąłem także bingo, które się wtedy odbyło, ale patrzcie na to. Pięknie! Możecie zobaczyć, że udało mi się zdobyć 9 bingo karda stąd, no i wrzuciłem go potem do muzeum. A następnie także postanowiłem zakupić bingo talizman, no i jest to pierwszy z czterech tierów, który udało mi się ogarnąć. No i 2000 godzin zbliżało się już wielkimi krokami i udało mi się do tego czasu zrealizować jeszcze trzy drobne rzeczy. Po pierwsze, przypomniałem sobie, że posiadam miniony, tak wiem. I przypominając sobie, ogarnąłem, że mogę wbić trochę miningu, więc wbiłem wtedy z miningu 49 na 50, a potem na 51 i jeszcze wbiłem prawie 52. Dalej wbiłem jeszcze Grandma Wolfa na level 100 i już na samym końcu udało mi się dodać Fuming Potato Buki na moją Warpal Katanę. Także dodamy sobie w ten sposób ile? Dodatkowo 10 Strength i Damage'a, całkiem spoko. Także bierzemy sobie to. To jeszcze dwie i to jest 5 milionów coinów, te 5 filmingów, także wow. I pięknie, mam maksymalną ilość potato booków na mojej Warpal Katanie. Czy ja właśnie na tym streamie wbiłem 2000 godzin playtime'u?
No super. Także w ten sposób udało mi się spędzić moje ostatnie godziny przed wbiciem 2000 godzin playtime'u. Dodatkowo udało mi się jeszcze zdobyć jedno ulepszenie talizmana krótko potem, które jeszcze wam tutaj pokażę. Czy ja naprawdę nie zdobyłem jeszcze healing ringa, który robi się tak tanio po prostu z tego healing talizmana? Czy naprawdę... Czy naprawdę ja mogłem zrobić to przez cały czas? Nie mam zielonego pojęcia, jak udało mi się pominąć ten upgrade, ale w końcu go zdobyłem i to jest najważniejsze. W każdym razie tym odcinkiem zamykamy pewną sagę, a mianowicie tych wszystkich odcinków, w których miałem nieco zepsuty dźwięk, więc w końcu już to zostanie rozwiązane. Bo rozwiązałem to już dalej w kolejnych nagraniach, więc tego problemu już nie będzie. No i co? Ja się z wami żegnam, także jeżeli odcinek wam się podobał, to mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień, także do zobaczonka i cześć, cześć.